minęła 13. To jest program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski, zapraszam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj dr Piotr Bogdanowicz, ekspert prawa europejskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Porozmawiamy o splocie najróżniejszych postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ogólnie można określić jednym hasłem, dotyczą pojmowania praworządności w Polsce przez instytucje polskie i europejskie. Ile w tej chwili tych postępowań w ogóle zawisło? No, tych postępowań jest kilkanaście łącznie, dlatego że mamy, i to jeszcze co ciekawe, nie tylko pytań prejudycjalnych sądów, czy to powszechnych, czy Sądu Najwyższego. Mamy też skargę Komisji Ale mamy też ciągle skargę Komisji. Ciągle mamy przecież niezamknięte postępowanie z artykułu 7, o którym już w zasadzie zapomniano wobec orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i opinii rzeczników. A ono nie unieważniła go przecież ta decyzja Trybunału, prawda? W żaden sposób. Co więcej, w tej sprawie dotyczącej przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, rzecznik generalny Jewgeni Tanczew odniósł się do tej kwestii relacji między artykułem 7 a artykułem 258, czyli czy właśnie to postępowanie z wniosku komisji i postępowanie ze skargi komisji wzajemnie się nie wykluczają. I co powiedział? Uznał, że oczywiście nie. Dlaczego? No dlatego, że to są dwa zupełnie różne postępowania. Żaden przepis traktatu nie wskazuje, żeby Trybunał Sprawiedliwości nie mógł orzekać na temat praworządności. Jeżeli traktat wskazuje, że Trybunał nie jest władny orzekać o określonej sprawie, to mówi to wprost. Wskazywano też na to, że tego rodzaju wykluczenie no, wyłączałoby kompetencje, ograniczałoby kompetencje Komisji Europejskiej, którą określa się mianem strażniczki traktatów. No i w związku z tym rzeczywiście Trybunał przychylił się do przeważającej opinii. Trybunał się w sumie rzeczywiście przychylił, rzecznik, a później Trybunał do tego, że te postępowania się nie wykluczają. To uznając nawet, że się nie wykluczają, to czy możemy również uznać, że sprawa przechodzenia wcześniejszego sędziów w stan spoczynku mocą ustawy, która nagle wprowadza te zmiany, czy to już jest jakby załatwione, przesądzone i czy można mówić o tym tak, jak mówią polskie władze, że to właściwie jest kwestia historyczna, bo przecież była ustawa, która tych sędziów odesłanych w stan spoczynku przywróciła. Tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, bo rzeczywiście z praktycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o tę jedną konkretną sprawę, no to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C619/18 miało mniejsze znaczenie w związku z tą ustawą. Natomiast w takim wymiarze ogólnym, czy wymiarze generalnym, to orzeczenie ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy w historii przesądził, że artykuł 19 Traktatu Unii Europejskiej, więc ta zasada skutecznej ochrony sądowej, stosuje się w ramach skargi z artykułu 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii Komisja Europejska wystąpiła przeciwko państwu członkowskiemu, kwestionując przestrzeganie przez to państwo zasady niezawisłości sędziowskiej. No i Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jest w związku z tym władny, żeby w takim postępowaniu, nie w postępowaniu z artykułu 267, a więc w ramach procedury prejudycjalnej, orzekać o tym, czy państwo naruszyło prawo Unii Europejskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że w postępowaniu ze skargi komisji, no to jest konkretny spór pomiędzy komisją a państwem. My tu rzeczywiście możemy mówić o wygranym, przegranym, ponieważ w sytuacji, w której Trybunał uznaje skargę komisji, no to oznacza, że państwo wprost naruszyło prawo Unii Europejskiej. Czyli kto jest wtedy wygranym, a kto przegranym? To znowu jest oczywiście dobre pytanie. W konkretnej sprawie wygrała komisja. Natomiast ja generalnie uważam, że w takiej sprawie wygrała praworządność. W tym sensie, że rzeczywiście określono pewien standard, który nie powinien być naruszany. Czyli zapisaliśmy się w historii Komisji Europejskiej, Trybunału Europejskiego jako ci, których system sądowy jako pierwszy został poddany tak gruntownej krytyce. Tak? Tak, nie ma jednak się czym chwalić. Niekoniecznie złotymi zgłoskami. Musimy też pamiętać, że to nie pierwszy raz, tak? Postępowanie z artykułu 7, no przecież pierwszy raz wszczęte przeciwko Polsce.
sprawa Puszczy Białowieskiej, tam też było przecież precedensowe orzeczenie, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, w którym Trybunał wskazywał, że może ukarać Polskę za niedostosowanie się do środków tymczasowych. Tam nawet zagroził karą 100 tysięcy euro bezprecedensową za każdy dzień naruszenia. Także rzeczywiście jesteśmy takim laboratorium dla Trybunału Sprawiedliwości. No bo to jest ten moment takiego przeskoku między działaniami politycznymi, prawda, i przejściem na ścieżkę prawną. I właściwie no, wytyczamy tę ścieżkę, jak już mówiłem, chyba nie ma się czym chwalić, że jesteśmy tutaj pierwsi, ale no, czy rzeczywiście musimy tak robić? Czy musi tak być, że nagle z procedury czysto politycznej, gdzie wszystko da się uzgodnić, gdzie można dojść do najróżniejszych porozumień, trzeba przeskakiwać aż tutaj. To jest ultima ratio, tak? Tak, i to jest zaskakujące, moim zdaniem. No dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że te postępowania zostały wszczęte stosunkowo późno. Przecież ta skarga Komisji Europejskiej była z kwietnia 2018 roku, gdzie te różne reformy toczyły się już były mocno zaawansowane. Mocno zaawansowane, kilkunastu co najmniej miesięcy. Ten dialog między Komisją Europejską a rządem polskim też toczył się przecież co najmniej kilkanaście... Dialog polityczny. Tak, dialog polityczny kilkanaście miesięcy. Mam wrażenie, że być może władze polskie po pierwsze nie doceniły jednak Komisji Europejskiej, że Komisja jednak zdecyduje się na wszczęcie tej procedury. Tam obliczano większość, że może jej zabraknąć do większość do artykułu 7 tej procedury politycznej. Natomiast myślę, że że rząd polski nie spodziewał się, że Komisja Europejska niezależnie od tej procedury politycznej zdecyduje się na dochodzenie także na ścieżce prawnej. Na ścieżce czysto prawnej, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że o tym mówiliśmy, orzeczenie jest bezprecedensowe, bo Trybunał po raz pierwszy orzekał w sprawie skargi komisji, która powołała się na taki, a nie inny wzorzec kontroli. Tutaj warto zwrócić też uwagę, że w sprawie sędziów sądów powszechnych, czy prezesów sądów powszechnych, zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, Komisja Europejska nie była tak odważna. Ta sprawa jeszcze toczy się przed Trybunałem. Tam Komisja poprzestała na zarzutach dotyczących dyskryminacji, zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. I tutaj nie budziło wątpliwości, że to wchodzi w zakres kompetencji Unii Europejskiej Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj natomiast Trybunał musiał się wypowiedzieć w tej sprawie. I to jest myślę tak, nie spodziewał się rząd polski tego, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, i to trzeba rzeczywiście też bardzo mocno podkreślić i docenić, rola sądów powszechnych, rola Sądu Najwyższego. Polska dotychczas była w ogonie, jeśli chodzi o sądy, które kierują pytania prejudycjalne, liczbę pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości. Czemu tak było, jak pan myśli? To jest bardzo dobre pytanie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zdecydowała się na przeprowadzenie badań, ankiet, które były skierowane do sędziów, szkoleń, w trakcie których sędziowie się wypowiadali. I te odpowiedzi były bardzo różne. Od takich, że sędziowie nie rozumieją prawa Unii Europejskiej, boją się wręcz tego prawa, wiedzą, że postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości trwa długo, nie są przekonani, czy sprawa wchodzi w zakres zastosowania prawa Unii Europejskiej. Więc tych pytań zadawali mało. Można powiedzieć, że ta liczba i tak była stosunkowo zawyżona, bo mieliśmy pytania, stosunkowo dużo pytań z sądów administracyjnych. Dotyczących takich spraw technicznych, może powiedzieć podatkowych, celnych i innych. Natomiast spraw dotyczących generalnie prawa Unii Europejskiego było mniej. Natomiast w sprawach praworządności sądy postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Ten przedłużający dialog spowodował, że skierowały pytania. Ktoś powie, że właściwie wtedy, kiedy kwestia zaczęła dotyczyć ich samych, czyli sędziów, to wtedy się sobie nagle przypomnieli o Europejskim Trybunale, a wcześniej w sprawach obywateli czy instytucji, podmiotów, które są przez tych sędziów sądzone, o tym sobie nie chcieli przypomnieć. To prawda i miejmy nadzieję, że te odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości też spowodują, że ten Trybunał będzie dostrzegany przez sędziów. Oni będą widzieć w Trybunale Sprawiedliwości sąd, do którego będą mogły kierować pytania.
Co, to też myślę warto na to zwrócić uwagę, może odbywać się równolegle z mniejszą liczbą pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy taką tendencję? To się może rzeczywiście zdarzyć? Tendencja jest absolutnie widoczna. Pytań jest najmniej w historii do Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie najwięcej do Trybunału Sprawiedliwości. No tak, chociaż one dotyczą w gruncie rzeczy jednej kwestii, szeroko bardzo rozumianej, ale wspólnej, tak? Tak. Czyli pozycji ustrojowej sędziego, jego niezawisłości i w tym i takiego rozumienia praworządności krajowej, prawda? Dokładnie. Także to trochę nam zaburza te statystyki, ale owszem, no, przypominam sobie starą historię z czasów, gdy Trybunałem Konstytucyjnym prezesem jego był profesor Safian, obecnie sędzia w Luksemburgu. Prezesem Sądu Najwyższego, pierwszym prezesem był profesor Gardocki. Na dorocznym zgromadzeniu ogólnym w Trybunale Konstytucyjnym profesor Safian, prezentując referat, mówił, że no niestety pytań prawnych z Sądu Najwyższego jest bardzo niewiele, a profesor Gardocki mu odpowiadał, cóż, no pyta się wtedy, jak się nie zna odpowiedzi. Być może teraz znowu przyszły takie czasy, kiedy Trybunału Konstytucyjnego sądy nie pytają, ponieważ znają odpowiedź, tak? To prawda. Te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zapadają też w sprawach dotyczących praworządności, można powiedzieć, że są mało zaskakujące. Oczywiście można wskazać także z drugiej strony zarzut, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości czy opinie Rzecznika Generalnego są z kolei mało zaskakujące dla... Czyli wybieramy, kogo spytać, tak? Wybieramy, kogo spytać. Niemniej proszę zwrócić uwagę na to, zobaczymy oczywiście, jakie będzie jeszcze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, ale nawet na sposób rozstrzygania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie KRS-u. Tam była kwestia, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich mówił, że postępowanie może być nieważne, bo wyznaczono termin rozstrzygnięcia początkowo, zanim jeszcze upływał termin na złożenie przez rzecznika opinii. Skład był pięcioosobowy w sprawie absolutnie fundamentalnej i to jeszcze z udziałem osób, co do których istnieją wątpliwości, czy są sędziami. I samo uzasadnienie tego orzeczenia, abstrahuję nawet od jego treści, jest jednak ubogie. Ja nie pamiętam dokładnej liczby stron, ale jeśli dobrze sobie przypominam, to ta warstwa merytoryczna, czysto merytoryczna, zajmuje może około 8 stron. Ale może to nie jest zarzut, panie doktorze, bo powszechne jest utyskiwanie na to, że uzasadnienia orzeczeń sądowych, obojętnie którego szczebla, są zbyt obszerne, a przez to niezrozumiałe dla odbiorców w pewnej części. Zgoda, ale tutaj mówimy o sprawie absolutnej, absolutnie fundamentalnej, sprawie ustrojowej, co do której te wątpliwości powinny zostać w możliwie niewielkim... Nie da się tego opędzić kilkoma stronami. Zazwyczaj, tak. Panie doktorze, przejdźmy w takim razie do kwestii, których jeszcze nie poruszyliśmy, mianowicie świeże orzeczenia TSUE dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i opinia rzecznika Tanczewa, już w tej chwili dyżurny rzecznik od praworządności, chyba jak będą pytania i z innych krajów dotyczące takich zagadnień ustrojowych, to można się spodziewać, że właśnie ten rzecznik generalny będzie w tej sprawie przygotowywać opinię. Jakie konsekwencje dla nas, a być może też dla innych krajów europejskich, przynoszą takie rozstrzygnięcia? Jedna uwaga. Jeszcze orzeczenia w sprawie Izby Dyscyplinarnej nie mamy. Ja się pomyliłem. Tak, mamy opinię w sprawie Izby Dyscyplinarnej. To ma oczywiście znaczenie, bo zobaczymy, czy Trybunał Sprawiedliwości podzieli opinię rzecznika w sprawie dotyczącej przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jak wiemy, podzielił. No więc czy mamy tu jakąś taką projekcję, że to się może powtórzyć w tej kwestii? Tak? Myślę, że mamy projekcję po pierwsze, ponieważ właśnie patrzymy na te wcześniejsze sprawy. Po drugie patrzymy na jednak to ostatnie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawach praworządności, nie tylko dotyczących Polski, sędziów portugalskich przecież, prawda? No tak. Chociażby, czy w sprawie Celmera. Ale też mamy projekcję wynikającą po prostu z takich statystyk ogólnych, gdzie rzeczywiście w większości podzielają. I przechodząc konkretnie do odpowiedzi, no rzeczywiście rozstrzygnięcie Trybunału podzielające
opinię Rzecznika Generalnego będzie miał fundamentalne znaczenie dla spraw polskich, ale także być może dla spraw europejskich. Zresztą warto zwrócić uwagę na to, że Rzecznik Generalny Tanczew odpowiadał na zarzut rządu polskiego o wybiórcze traktowanie, że być może gdzie indziej sytuacja jest taka sama, a on właśnie dotyka to nie, Polski. Nie kwestionuje się tego. I Trybunał Sprawiedliwości, przepraszam, Rzecznik Generalny powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości swojej wcześniejsze, że z ewentualnego naruszania prawa Unii Europejskiej przez to inne państwo nie można wyciągać usprawiedliwienia dla własnego działania. Natomiast rzeczywiście takie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości to będzie wymagało od Komisji Europejskiej znacznie takiego szerszego spojrzenia, przeglądu na przykład w jaki sposób są powoływani sędziowie w innych państwach członkowskich. W Bułgarii, z której pochodzi rzecznik Tanczew, zdaje się, to minister sprawiedliwości wybiera. Tak, rzeczywiście wiceminister sprawiedliwości na Twitterze wczoraj w ten sposób napisał, więc to będzie bardzo istotne, także biorąc pod uwagę właśnie te zarzuty, które są podnoszone. Czy może mieć zastosowanie zasada, o której wspominali na rozprawie przedstawiciele NAFTA, jeśli się nie mylę, że liczy się nie pogorszenie standardu ochrony prawnej? Myślę, że to może mieć znaczenie. Może mieć także znaczenie to, co zarówno przez EFTA było powoływane, ale także przez komisję, co rzecznik zwrócił uwagę, a więc ta kwestia takiego zewnętrznego postrzegania. Mhm. Tego, że my nie mówimy o konkretnie jednym zarzucie. My mówimy o kilku zarzutach, mechanizmie pewnym w konkretnym stanie faktycznym, w konkretnym czasie, który powinien być brany pod uwagę. Czy istnieje obawa nacisków, tak? Czy istnieje obawa naruszenia tej niezależności, odrębności władzy sądowej w bezpośredni sposób, tak? Czy to się przekłada? Dokładnie tak. Więc to nie jest tak, że my możemy porównać bardzo konkretne jedne rozstrzygnięcie, że to z tego jednego tylko powodu, że przedstawiciele władzy wykonawczej czy ustawodawczej powołują organ mający stać na straży niezawisłości sędziowskiej, to oznacza, że sędziowie nie są niezawiśli. To jedno, warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta opinia, czy wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, to jest takie naturalne rozwinięcie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, bo to, że niezawisłość sędziowska jest zagwarantowana wtedy, kiedy właśnie między innymi powoływanie sędziów nie budzi wątpliwości, było powoływane przez Trybunał Sprawiedliwości już od dawna. Natomiast dopiero teraz Trybunał wyjaśnia, czy rzecznik wyjaśnia, co to znaczy. Nadaje nowy wymiar. To ostatnia kwestia na koniec, panie doktorze. Czy zmiana Komisji Europejskiej, która nas czeka w związku z nową kadencją też Parlamentu Europejskiego, czy to może jakkolwiek wpłynąć na dalszy bieg polskich spraw przed Europejskim Trybunałem? Czy jedynie możemy tu rozmawiać o kwestii artykułu 7 tej procedury? Jeśli chodzi o te postępowania, które się toczą obecnie, to nie. Mhm. Jeśli chodzi o nowe ewentualne postępowania, to rzeczywiście trudno powiedzieć. Zobaczymy, kto będzie w Komisji Europejskiej odpowiedzialny za te kwestie. Natomiast wydaje się, że Komisja Europejska, skoro powiedziała A, to nie, to w stosunku do Polski, to powinna powiedzieć B, czy to w stosunku do Polski, czy innych państw członkowskich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Naszym gościem był dr Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista.